Cześć, witam was wszystkich serdecznie z warsztatu po dość długiej nieobecności. Niestety praca zawodowa plus zajmowanie się kilkoma nowymi projektami niestety odebrały mi czas na absolutnie wszystko, ale w końcu znalazłem chwilę, żeby coś dla was nagrać. Dzisiaj będzie, moi drodzy, część poświęcona pracy z nowym materiałem, jaki jest Silly Wormis. Jest to moja odpowiedź na to, czym poczęstowała nas firma Spirit River, czyli zapakowaniem beznadziejnego dziadowskiego materiału prosto z Chin w swoje woreczki. A jak wiecie, no, nie nadaje się to praktycznie do niczego, bo nie dość, że jest sztywne, to mocno pęka, parcieje. Muchy, które zrobicie sobie tydzień wcześniej, są w stanie po prostu się rozlecieć do momentu ich użycia nad wodą. Okej, no to by było na tyle. Zacznijmy od materiałów. Ja tutaj mam hak jigowy, 10, kulkę wolframową czarną. I owy materiał, Silly Wormis. To jest coś, nad czym dosyć długo pracowałem. W końcu mam. My użyjemy czarnego, ale gamę kolorystyczną większą. Tutaj takie przykładowe kolory, które już są. Na razie jest 10. My użyjemy sobie dzisiaj czarnego. Potrzebujemy też natłowik, bo to będzie taka nietypowa konstrukcja. Nie taka, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Będzie miała wykonany tłowik z dubbingu flaszowego. Będzie to taka typowa imitacja pijawki, a nie dżdżownicy. Fajn. Prisma dubbing na tłowik. Nić, z której sobie zrobimy taki kołnierzyk flaszowy, dodatkowo wabiący. Nie musi być, oczywiście. Ale ja lubię takie akcenty dodawać. I moi drodzy, wiadomo, nić na prowadząca, obojętny jaki kolor, bo i tak będzie później przykryty. Bardzo ważne jest to, żeby ta nić była wielowłóknista i płasko układająca się. Ja tutaj mam akurat do nawijarca założoną Uni 8.0, będzie dobra. Choć polecałbym użyć czegoś jeszcze bardziej wielowłóknistego, no chociażby na przykład taką nić na tłowia. Chodzi o to, żeby nam po prostu tego materiału nie przecięło, bo nie jest on niestety aż tak rozciągliwy i odporny na nić, ale i z tym da sobie człowiek radę. Co jeszcze? Zrobimy sobie jeżynkę. A jeżynka będzie z czarnej kury, akurat. Ja mam ich tutaj pod ręką, wyciągnę sobie. Mamy. Czarna kura będzie na przewijkę, na takiego palmerka. Możecie też użyć koguta, jeżeli nie macie. To tam takiej strasznej różnicy chyba nie będzie raczej robiło. Ale lepiej, gdyby to była kura, bo jest większa. Lepiej zawsze to w wodzie pracuje. Ok, bierzemy się do pracy, owijamy sobie cały trzonek haczyka nicią. I stopujemy sobie od razu tą kulkę. Czyli tutaj więcej nici, żeby tą kulkę sobie tutaj zastopować. Odcinamy zbędny fragment. I podążamy w stronę łuku kolankowego. Musi być dobry podkład przygotowany, bo materiał będzie się nam później obracał. A będziemy to jeszcze kleić. Wyciągamy sobie takiego wormisa.
Zobaczcie, mięciusieńkie. Bije na głowę te wszystkie chińskie, które są na chwilę obecną dostępne, tylko ustalamy sobie mniej więcej, jaki ten ogon chcemy mieć długi. Moje zdanie jest takie, lepiej jest go zrobić dłuższego niż zbyt krótkiego, bo można sobie go nad wodą oberwać. Ja zrobię sobie taki, coś takiego. I teraz bardzo ważna rzecz przy pracy z tym materiałem, tak jak wspomniałem, nie jest on aż tak elastyczny, żeby go nie przeciąć nicią. Tutaj musimy bardzo uważać i pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Chwytamy sobie luźnym zwojem kawałeczek jak najbliżej oczka, jednym takim luźnym zwojem, i teraz nić przekładamy w stronę oczka, okręcamy tak gdzieś za dwa razy, trzy, żeby to luźne oczko, ta pętelka, którą zrobiliśmy, trzymała nam ten materiał. I teraz wyciągamy sobie z nawijarki więcej nici i takimi zwojami sobie obkręcamy. Delikatnie, słuchajcie, żeby po prostu tego nie przeciąć, ale na tyle mocno, żeby się nam to wszystko trzymało. Wszystko to robimy, słuchajcie, na w miarę luźno. Znowu sobie wyciągamy trochę nici i obkręcamy sobie. Jeżeli dojdziemy do takiego momentu, że ciężko jest nam wyciągnąć tą nitkę, to po prostu sobie, spójrzcie, palcami luzujemy i znowu obkręcamy. Ok, jest przymocowany materiał. Obcinamy sobie ten wystający fragment. I teraz bierzemy klej. Ja używam tego, bo on jest fajny z pędzlem. I troszeczkę sobie tutaj to przesmarujemy. Jaki jest też plus tych wormisów, że w ogóle nie reagują z klejami typu super glue. Nie zachodzi żadna reakcja, nic się nam tutaj nie kopci, nie topi. I to jest właśnie kolejny atut tego materiału. Mamy przesmarowane klejem. Jeszcze sobie przejedziemy to parę razy nicią. Fajnie nam to wszystko usztywni. I teraz tutaj wszystko już się robi twarde. Nadszedł czas na przymocowanie piórka na jeżynkę. Na tego naszego takiego palmera, który pójdzie po tłowiu. Wybieramy sobie jakieś pióreczko jedno. Myślę, że taki będzie w porządku. Możemy sobie przyłożyć, sprawdzić. Ok, właśnie o coś takiego chodzi, żeby to było takie troszeczkę przydługie, żeby się nam to później tak fajnie ciągnęło. To ma być pijawka. A sami wiecie, jak pijawka w wodzie się zachowuje. Wszystko fajnie tam tak faluje. I robiąc taką konstrukcję, bardzo mocno zbliżymy się do poruszania się takiego naturalnego właśnie organizmu. Tutaj możemy sobie wcześniej oberwać ze stosiny te początkowe promienie i mocujemy sobie teraz piórko. Ja mocuję zawsze od tej strony, żeby pióra po nawinięciu, żeby nam w taki stożek. Nie w taki, tylko w taki. I zobaczcie, teraz po
po tym jak nałożyliśmy klej, to już nam fajnie zaschło. Teraz już bez problemu możemy sobie, widzicie, nicią tam ciągnąć, czerpać. Nic się już z materiałem nie stanie. Mocujemy sobie to pióreczko. I przyszedł czas na dubbing. Tam w którymś z filmików kolega pytał o nakręcanie dubbingu na pojedynczą nić. I tu właśnie pokażę to kolejnym razem, jak ja to robię. Wyciągamy sobie fajną prizmę czarną. Możecie jakiś inny dubbing, to już zależy od Was. On nie musi być fleszowy, nie połyskliwy, może to być nawet jakiś tam naturalny. Wszystko zależy od Was. Ja wykonuję z takiego. Biorę sobie szczyptę takiego dubbingu i nakręcam na nitkę. Zaczynam tutaj od początku. Widzicie, tutaj już zakręciłem i się nam to w miarę trzyma. Teraz skręcam troszeczkę i cały widz polega na tym, żeby tutaj tymi pierwszymi promieniami, które już się nam na tą nić nakręciły, owinąć już troszeczkę tłowika, żeby one już były przyłapane. Tak jak robi się na przykład tam dubbing brush czy coś. Te pierwsze promienie, one już są tutaj przyłapane, one już nie będą się nam gdzieś tam luźno obracały, one już są przyłapane, więc to tak jakbyśmy drugą ręką czy tam palcami to trzymali. I teraz sobie zakręcamy. Zobaczycie, może tak lepiej. Zakręcamy sobie. To już jest tutaj zamocowane, więc całość fajnie się nam w taki wianuszek skręca. I owijając, nie puszczamy tego. Nie robimy tak, że chwytamy za nawijarkę i tak obracamy. Bo w żaden sposób nie będziemy mieli kontroli nad tym dubbingiem, który mamy tutaj na nitce. Jeżeli będziemy to robić w ten sposób, że trzymamy sobie tutaj, trzymając końcówkę tego już naszego dubbingu na nici, możemy kontrolować siłę jego skręcenia, co za tym idzie, tego, jaki później powstanie nam kształt. Ok, mamy już tutaj przyłapany, skręcony. I tak, im bardziej to skręcimy, tym bardziej taki segmentowany tułów nam wyjdzie. A jak to będzie troszeczkę luźniejsze, to już to nie będzie taka typowa segmentacja. I co za tym też idzie, taki tułów wykonany z takiego właśnie lżej skręconego dubbingu będzie bardziej podatny na czesanie, na rzepowanie i będziemy mogli więcej wyczesać materiału z tego. A tutaj przy tej pijawce właśnie taki efekt będzie bardzo dobry. Ok, mamy ten dubbing już tutaj nakręcony. Trzymamy sobie go tutaj i owijamy na tłowiu. W razie potrzeby możemy sobie go dokręcić lub ciuteczek rozkręcić i troszeczkę naciągnąć, i jak widzimy, że coś nam tutaj za grube wychodzi. Ale nam tutaj wychodzi w miarę ok, więc podążamy dalej w stronę koralika. Ok, i teraz już sobie możemy puścić bez problemu. Jest, mamy gotowe. Teraz przydałoby się jeszcze to wzmocnić drutem palmera, którego będziemy owijali. Ja to robię, jak robię mu dla siebie, robię to bardzo rzadko z tego względu, że najczęściej po prostu ja tą muchę zerwę albo gdzieś na zaczepie, albo z rybą. Abstrakcyjnie rzadko zdarza mi się, że ryba poniszczy muchę tak, że palmer taki się po prostu rozwali, że ona go gdzieś tam zębami przetarga. Ok, łapiemy sobie w szczypce i owijamy. I staramy się teraz to robić tak, żeby się nam fajnie w ten sposób układały pióra, czyli żeby one się tak jakby odchylały do tyłu muszki w stronę ogonka. Nie zawsze to tak fajnie wyjdzie, ale staramy się. Pomagamy sobie palcami, czyli przeczesujemy sobie to troszeczkę do tyłu. Widzicie, na razie nam to wychodzi w miarę dobrze.
Także nic strasznie trudnego. Znowu sobie to przeczesujemy. Jest. Łapiemy nicią. Puszczamy szczypczyki. Oczywiście nić musi być cały czas odpowiednio napięta, żeby nic się nam nie wyślizgnęło, nie wysunęło. Kilkoma zwojami sobie mocniej teraz zaciskamy stosinę odstającą, obcinamy i robimy sobie teraz węzełek, bo tej nici już nie będziemy używali, to była tylko nić wiodąca, która była nam potrzebna do skonstruowania całej muszki. Teraz jeszcze przyjdzie nam nić fluo, z której zrobimy taki dodatkowo wabiący kołnierzyk, ale dla osób, które są początkujące, przed zrobieniem teraz węzła, na przykład końcowego obcięcia nici, polecam sobie już wcześniej przeczesać. Dlaczego? Bo często może się Wam zdarzyć tak, że zrobicie sobie węzeł, ale mocno gdzieś będziecie sobie czesali i będą przypadki takie, że węzeł sobie po prostu rozwiążecie tym rzepem. Więc lepiej troszkę sobie to przeczesać wcześniej, czyli przed zrobieniem węzła. Ja tu mam mało miejsca, muszę się tak sposiłkować dwoma rękami. Widzicie? Fajnie nam ten dubbing wychodzi spod tych piór i łączy się razem z piórami skóry. W wodzie to da naprawdę bajeczny efekt. Ok, teraz sobie już na spokojnie zrobimy ten węzeł. Mamy. Odcinamy. No i nić fluo. Używam tutaj zielonego do czarnego. Najczęściej zielony. Taki fluo czerwony. To jest absolutna podstawa. Jak chcecie dawać akcenty, bardzo polecam te dwa kolory. Jest też spoko różowy, ale rzeka jedna bądź ryby w rzece X bardziej będą lubiały różowe, Y zielony, a w jakiejś innej fluoczerwony. Musimy się strzelić, a najlepiej zrobić sobie po kilka przynęt z takimi różnymi dodatkowymi akcentami, które zaraz będziemy robili. Mamy nić. Przyłapujemy ją sobie. Ten fragment przekładamy, żeby znowu go zacisnąć nicią. Odcinamy sobie zbędny fragment. Bierzemy finisher i w sumie też dla przypomnienia, czemu nie, pokażę jak ja używam finishera rotary. Takiego, słuchajcie, za nie wiem, na pewno mniej chyba to kosztuje niż 10 zł. Łapiemy sobie tutaj za ten ząbek, przekładamy nić za ten i robimy tak, powstaje nam tutaj taki trójkącik. Jeszcze raz. Mamy ten trójkącik. I okręcamy sobie. Raz, dwa, trzy. Zwalniamy ten haczyk. Podciągamy nić do góry. Wyciągamy ten ząbek. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Naciągamy. Obcinamy nitkę. Nanosimy sobie tutaj lakier na ten kołnierzyk. I moi drodzy, mamy sobie zrobioną taką piękną pijaweczkę z takim fajnym ogonem, który w wodzie będzie pracował świetnie
nie będzie nam ten materiał parciał i będziemy mogli muszki długo przechowywać, przypuszczalnie do momentu, aż ich nie zerwiemy. No i to by było w sumie na tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi worms'ami, zapraszam, jest kontakt. Pod filmikiem jest tam mój e-mail napisany. Piszcie śmiało. Będzie dostępny w najbliższym czasie u nas w jednym polskich sklepów. Będzie też w Niemczech, w Anglii. A zobaczymy, jak to się później dalej potoczy. No i ja się będę z Wami żegnał. Życzę Wam owocnych prac przy imadle.